Widzimy ciągle, że jest dużo okazji na polskim rynku. Nasz pipeline jest wypełniony kolejnymi projektami. Będziemy się fokusować na realizacji dwóch projektów deweloperskich, które kupiliśmy. One będą w tym roku mocno zaawansowane, to znaczy super sam, budowa trwa. Spodziewamy się, że dostarczymy ten projekt na rynek jesienią 2014 roku, ale koszyki rozpoczynamy budowę za miesiąc. Tak, mamy nadzieję, że uprawomocni nam się wtedy pozwoli na budowę. A gdy chodzi o nowe zakupy, to kontynuujemy oportunistyczne zakupy biurowców i to w Warszawie i w miastach regionalnych. Spodziewamy się w następnym miesiącu zamknąć pierwszą transakcję pozawarszawską, gdy chodzi o biurowce. No i centra handlowe, to do tego portfela, który dzisiaj mamy, Renomy, Supersamu, Hali Koszyki, chcemy dodać w tym roku jeszcze dwa kolejne projekty lub istniejące obiekty. To nam wtedy już pozwoli, bo Supersam jeszcze zapomniałem o Jupiterze, ostatnim naszym nabytku, który też się do tej grupy kwalifikuje. Mieszkanie Przymurzyńskie to bardziej popularny segment, tam mamy pozwolenie na budowę już na część, na 16 tysięcy metrów. No i w tej chwili przygotowujemy się do realizacji tego projektu. Tutaj też mamy trochę taką sytuację, że przyglądamy się różnym wariantom co do tego, jak możemy potem skomercjalizować tą powierzchnię. Czy będziemy po prostu sprzedawać mieszkania, czy będziemy to robić jako produkt na wynajem, więc tutaj jest trochę jeszcze decyzji przed nami. Natomiast no, prace trwają i to pełną parą. Tak? Tam jest działka jest podzielona na trzy mniejsze, jest przygotowanie. Gdańsk, tak jak powiedziałem, no tam pracujemy przede wszystkim nad dostępem, dobrym dostępem do tej działki, bo tam jest, zresztą ten komponent mieszkaniowy jest bardzo mały akurat w przypadku Gdańska, to jest tylko 6,5 tysiąca metrów. Tam jest większy komponent biurowy, natomiast no, tam był zawsze problem z dojazdem, więc ten problem w tej chwili rozwiązujemy. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby to rozwiązać, żeby tam był bardzo komfortowy dojazd. I jak te problemy infrastrukturalne zostaną rozwiązane, to wtedy rozpoczniemy realizację. Aczkolwiek rynek gdański jest dużo bardziej wymagający pod tym względem i tam trzeba naprawdę się wstrzelić w odpowiedni, w cudzysłowie wstrzelić w odpowiedni moment, żeby potem nie zostać na dłużej z czymś, co się zbuduje, więc tu jesteśmy ostrożni. Natomiast no, projekt gdański to jest projekt, który myśmy przejęli za długi, więc byliśmy tam pożyczkodawcą mezanin, a potem go poprzedniemu deweloperowi zabraliśmy złe słowo, ale zrealizowaliśmy po prostu zabezpieczenie. No i mamy tu dużo więcej czasu, bo nasza no, to cena wejścia jest dużo, dużo niższa niż normalnie w tego rodzaju przypadkach, więc czynnik czasu nie jest aż tak istotny.